Dzień dobry, ja jestem z telewizji kontrapunktowej i jesteśmy na schodach do galerii na strychu w klubie 13 Mus. Proszę mi powiedzieć, co tutaj się dzieje, pani Paulino? Jesteśmy w Domu Kultury 13 Mus i właśnie od godziny 10 odbywa się zlot pedagogów teatru. Czyli mamy warsztaty dla instruktorów, dla animatorów, dla osób, które wykorzystują teatr w swojej pracy. Czyli to są warsztaty dla dorosłych ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru. I w sali kominkowej właśnie odbywa się spektakl dla dzieci, Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana. Później w nawiązaniu do tego spektaklu dorośli będą mieli warsztaty. A czy mogę ciebie zapytać o coś? Tak. Gdzie ty jesteś? Czy ty wiesz, gdzie ty jesteś? Tak. I w czym ty bierzesz udział? Biorę udział w przedstawieniu w 13 Muze. W kontrapunkcie. Właśnie, bardzo miło. A ty wiesz w ogóle, co to jest kontrapunkt? To są małe formy teatralne. Brawo, brawo. No i podobało się tobie? Bardzo. Tak? No to bardzo się cieszę. Dzień dobry, nazywam się Kasia Piwońska i pracuję w Instytucie Teatralnym. Aha, a proszę mi powiedzieć, co tutaj się będzie działo, bo inscenizacja jest bardzo ciekawa, bajkowa. To jest przedstawienie Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana. Przygotowane ono zostało na bazie trzech tekstów i trzech przedstawień Jana Dormana. Jest to przedstawienie przygotowane z myślą przede wszystkim o graniu w szkołach. Czyli na co dzień życie tego spektaklu dzieje się w sali gimnastycznej, na korytarzu szkolnym, czasem hali sportowej, bardzo różnie. Proszę mi powiedzieć jeszcze, czy dużo pani poświęca czasu na to, to znaczy, czy to absorbuje, no bo w związku z tym rodzina jest faktycznie na drugim miejscu chyba, prawda, w tym czasie, kiedy kontrapunkt trwa. Rodzina pojechała na przymusowe wakacje. Ale już zaraz wraca, więc będziemy, dołączę do nich, będziemy już uczestniczyć, ale to dopiero po środzie. Dziękuję w takim razie bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję również, do widzenia.